Marcin Tybura z nami. Rozmawiamy po pierwszej walce KSW 63, na której walczył klubowy kolega Marcina, a więc Szymon Karolczyk, który, jak wszyscy wiemy, wziął tę walkę tak naprawdę tydzień przed galą. Za to wielki szacunek, a w tej walce, którą śledziłeś bacznie tutaj z boku, były te momenty, ale to nie wystarczyło. No nie wystarczyło. Widać było to, że 10 kg w tydzień niezbite jednak odbiło się na zdrowiu. No oczywiście rywal też był mocny i kontrolował dużo tego pojedynku. Miał swoje momenty Szymon, ale no niestety zabrakło w tych paru tam. Mi się wydaje, że zdrowia zabrakło. To jest coś, co budzi twoje uznanie, że Szymon zdecydował się na tydzień przed galą wziąć tę walkę? No, wiesz, no, jak najbardziej, wiesz, no to jest takie wyprzedzenie 3-tygodniowe, 4-tygodniowe, jednak daje ci to możliwość na to, żeby taki krótki obóz zrobić, chociaż nie? To trochę tlenu, trochę taktyki. Tydzień nie daje praktycznie nic, musisz od razu zbijać wagę, więc no tak naprawdę to no, był od początku na takiej ciężkiej pozycji. Z jednej strony walka Szymona, ale wiem, że powód twojej obecności dziś jest tutaj także inny. Dwa słowa. Michał Andryszak. Domyślamy się wszyscy, komu w tej walce kibicujesz, ale ty wiesz najlepiej i możesz nam powiedzieć, jakie te ostatnie wieści płyną z obozu Michała, jaka tam jest atmosfera, jak się czuje Michał, jak do tej ważnej walki podchodzi. Wiesz, Michał z takim zawodnikiem, odkąd ja go znam i odkąd razem trenujemy właściwie, bo odkąd go znam, to kupa czasu, ale odkąd razem trenujemy z takim zawodnikiem, to naprawdę na treningu jest dużo mocniejszy ode mnie i to, że on tego, wiesz, ciężko mu jest to przekuć czasami w tej walce, no to kwestia jest tego, że gdzieś tam to nastawienie, z tym nastawieniem przed walką miał problemy. Wydaje mi się, że tutaj taki mentalny progres największy poczynił przed tymi przygotowaniami. Robił bardzo dużo. Widać, że jest inny przed tą walką i ja przed ostatnim też był zresztą już te zmiany jego nastąpiły, więc myślę, że teraz jest gotów, żeby pokazać pełnię tych umiejętności, które prezentuje na treningu. Naprawdę wszystko jest jak w najlepszym porządku i Michał powinien, jeżeli tu wszystko zadziała głowa, to Michał powinien tę walkę wygrać bez problemu. No właśnie, bo wiele osób zastanawia się, jakiego Michała Andryszaka dziś zobaczymy. Maciej Kawulski mówi, że chce Michała starego, który nie kalkuluje. Sam Michał mówi, że już inaczej podchodzi do tych walk. Ty też uważasz, że to będzie właśnie inny Michał, czy zobaczymy tę starą twarz Michała, który wchodzi i tam nie ma żadnej kalkulacji? Tak, wiesz, wydaje mi się, że no, fajnie się te walki ogląda, rzeczywiście, nie? Ale no Michał na tym, ale też jest Michał przez te walki różnie traktowany, nie? Bo daje dobre walki i emocji jest dużo, ale nie zawsze to się przekłada, że jak Michałowi się noga powinie w tych walkach, że wszyscy go wspierają tak naprawdę, pomimo faktu tego, że dobrą walkę dał, a przegrał. Więc wydaje mi się, że Michał dojrzewa, Michał ma taki czas, że chce wygrywać te walki i chce budować swoje nazwisko na tym, że jest zawodnikiem, który wygrywa. Wydaje mi się, że Michał może dawać emocjonujące walki w parterze i w zapasach. Po prostu wiesz, ta ostatnia walka może, pewnie może ktoś może pomyśleć, że ciut nudniejsza niż zwykle Michał daje, ale wydaje mi się, że się rozkręca Michał. Po prostu to jest naprawdę zawodnik, który naprawdę potrafi dobrze, taką dobrą parterową wymianę, pomimo wagi ciężkiej, dać zapaśniczą. No i ta jego stójka, no to już tego nie trzeba reklamować, więc takiego Michała chciałbym widzieć. Nie? Tyle o Michale. Teraz pozwól, że porozmawiamy odrobinę o tobie. Od wielu tygodni mówiło się o walce z Wołkowem. Tak naprawdę wszystko było jasno od tych kilku tygodni, ale ta walka już została oficjalnie ogłoszona. I tak na papierze, nie wiem, czy się z tym zgodzisz, ale to jest chyba w tym momencie no, optymalne wyzwanie dla ciebie. Biorąc pod uwagę ranking Wołkowa, to z kim mógłbyś się bić i to, jakie aspiracje masz? Tak, no to jest najlepsza dla mnie walka w tym momencie. Nie widzę nikogo wyżej, kto chciałby się ze mną zmierzyć, a na niżej, no to ja bym wolał, no ja bym też nie chciał, więc najlepsza walka, tak. Już byliśmy parę razy zestawiani, to nie dochodziło do skutku nawet poza UFC, ale w końcu to się udaje. Ostatnie pytanie, ty tam 2-3 tygodnie temu tak trochę w żartach mówiłeś, że na razie trenuję tak sobie, ale teraz rozumiem, że to już jest Marcin Tybura, który wchodzi na te mocniejsze obroty. Tak, no wiesz, no to nie można było wejść na mocne obroty 3 miesiące przed walką i to utrzymywać przedtem, bo jednak organizm się eksploatuje. Ja mam tam taką te fazy, bo jak dostawałem walkę z uprzedzeniem 4-tygodniowym, to mi było najłatwiej, tak? Bo ja wiedziałem, że ja te 4 tygodnie mogę iść na pełnych obrotach i akurat
akurat mi to, wiesz, do walki dojadę i tam się zregeneruję zaraz przed walką i będzie to najlepsza forma. No teraz trzeba ją trochę, wiesz, tam intensywność wypośrodkowywać. Zrobiłem delikatny rozruch w sierpniu, teraz w poprzednim tygodniu miałem takie chwile luzu, ale też trener Kościński był na walce w Las Vegas, więc te treningi trochę były luźniejsze, a teraz znowu zaczynamy już podkręcać tempo dość mocno. Dobra, to naprawdę ostatnie pytanie. Gdy ostatnio rozmawialiśmy, mówiłeś o tym, jak ważne jest to oddychanie, jak jest to podejście mentalne, ważne gdzieś ta wizualizacja. Ty jesteś takim zawodnikiem, który cały czas, oprócz tego, co prezentujesz w klatce, szuka gdzieś tych detali, tych elementów, które gdzieś można poprawić? Tak, cały czas. Ja też uważam, że są takie rzeczy, wiesz, totalnie niestandardowe, które mogą ci poprawić. Mhm. Tak? Trzeba je spróbować, samemu ocenić, a niekoniecznie tylko wierzyć tym, które płyną z takim głównym nurtem, nie? Więc chociażby, nie wiem, że każda odżywka, że odżywki, które są reklamowane, że weźmiesz i ci pomogą, bo wiesz, dużo zawodników bierze różne odżywki. Ja dużo przetestowałem i nie czułem różnicy, nie? Bez odżywek też tak samo, nie? Więc są pewne rzeczy, które są mocno hype'owane, a nie działają, a są pewne, które wydawają się dziwactwami, a ja uważam, że działają. Mogę jeszcze jedno pytanie zadać? Tak. Dobra, no, bo mówiłem, że nie, na to chyba nie mamy teraz czasu, może jeszcze kiedyś będzie okazja, ale o coś innego, bo też niektórzy narzekają, że to jest kolejna gala bez udziału kibiców, w tym sensie, że to nie jest wielka hala i nie ma tu tysięcy fanów. Chciałem zapytać, jak to wygląda z perspektywy zawodnika? Czy ta obecność fanów ma rzeczywiście duże znaczenie? Wiesz, to jest tak... są pozytywy i negatywy. Jakby nie ma fanów, chociażby jak ja walczę w Apexie w Las Vegas, z hotelu sobie jedziemy, jest jeszcze widno, tak naprawdę jakbyśmy jechali na trening, wchodzimy tam, do końca nie widzisz tego całego takiego, wiesz, tej wrzawy, tego wszystkiego, wychodzisz jak na sparring, słyszysz trenera, wszystko. Wracam sobie do szatni, kilka wywiadów i w klapeczkach sobie jadę do hotelu z powrotem, więc to jest całkiem przyjemne. Natomiast też z drugiej strony, jak się wygrywa, wiesz, i robi się to też, wiesz, dla fanów często, którzy się dopingują, no to też jest też przyjemne, że już schodzisz po tej walce i parę osób tam krzyknie coś miłego, nie? Zresztą, jak po przegranych się schodzi, też fani krzyczą miłe rzeczy, pocieszające w zasadzie. I są plusy i minusy. Tak. Tyle, Marcin Tybura, tak. Tym razem to było naprawdę ostatnie pytanie i powodzenia 30 października. Dzięki. Dzięki.